Od dłuższego czasu trybuny satelity już żyją, już dopingują hokeistów, którzy za kilka chwil pojawią się na tafli. Atmosfera jedyna w swoim rodzaju, wypełniony spodek po brzegi. Prezentacja mistrzów Polski w satelicie trwa, a my spójrzmy na to, jak prezentuje się skład Komarch Krakowi. Chyba pozytywne informacją dla kibiców będą, dlatego że trener Jacek Płachta dziś oczywiście stawia między słupkami na Johna Mareya, a nie wykluczone, że być może i tutaj toczyła się będzie rywalizacja finałowa. Pasiut, Bepierś, Stojanowicz wypuścił krążek już w fazie playoff. Katowiczanie tutaj. Olson to zdobywca gola w dogrywce. Tego na wagę więcej miejsca się zrobiło. Trójką katowiczanie, Lehtonen nad bramką. Ale i odpowiedź się Krakowi, Kasperlik tylko słupek. Tego długiego czasu słupek Kasperlika swojej łyżwy, odbił się od niego Szimek, Stojanowicz. Z czymś takim poradził doskonale, Magi. I tym razem świetna interwencja, wracając. Nie było błyskawicznej kontry, jest ta akcja nieco wolniejsza. I od razu rozpędza się Patryk Wronka, Polak przestrzelił. 10 minut tego meczu prawie jest już za nami. Lehtonen, Vartinen, teraz mogą próbować. Vartinen! Obok słupka krążek przefrunął. Bajda, Pulkkinen, w środku jest Smal. Pulkkinen do Smala, ale tylko pchnął krążek. To pewnie mielibyśmy otwarcie wyniku. Atak atakuje Wronka, okazja dla Krakowi. Też obok bramki. 61 sekund. Świetną szansę miał Igor Smal. I Wojtek Polak, Magi, Maciaś, Pulkkinen broni jednak Stojanowicz. Bepierz, teraz będzie szansa przed GKS-em, Bepierz w środku, Pasiut obok bramki. Kapica, Polak, Kapica, okazja, Marej broni, gol, Iwon Wronka. Dobija krążek w odpowiednim momencie. 1-0 dla Krakowi. Marej już leżał, nie mógł zareagować. Świetną okazję miał Kapica. Tutaj dobre dogranie Damian Kapica. Jednak to Marej jeszcze wybronił, ale później między łyżwami. Ma sentyment do tego miejsca Wronka. Ma sentyment do tego klubu, w którym zdobywał przed rokiem Mistrzostwo Polski. Ma szacunek do tych kibiców, a odpowiedź gospodarzy, Maciaś i gol! I 1-1, chyba Pulkkinen jednak strącił ten krążek, ale wielką rolę zrobił tutaj Kacper Maciaś. Między parkanami. Nie przejął krążka, znów Krakowia, Marej i krążek w rękawic. Od razu atak GKS-u, krężołek, Hitosato, Stojanowicz, krężołek, nie udało się dobić krążka, jeszcze Vartinen, Stojanowicz, Wronka, przed nim Wajda i Rąbkowski, Wronka, strzał Polaka. Nie pomylił się Luoto. Nemec, Łyszczarczyk i tylko słupek, nie, gol, 2-1 dla Komarch Krakowi, Alan Łyszczarczyk. Jak z armaty wypalił. Odbił się ten krążek jeszcze od obramowania. Punkt w tej fazie playoff. A Krakowia szuka trzeciego gola. Lehtonen ofiarnie zablokował tę próbę strzału. Kapica. I będzie kara. Będzie wykluczenie. Będzie Krakowia grała po raz drugi w tym meczu w liczebnej przewadze. Bepierz, gol!
2-2, Mateusz Pepierz! Zasłonięty Stojanowicz. Smal, teraz szansa przed Igorem Smalem. Zdąży jednak zawodnik Krakowi. Ofiarnie, ale interweniował. Błyszczarczyk. Trudno zabrać mu krążek. Błyszczarczyk, pusta bramka, odsłonięta. Ale Marej już na krążku leży. Michalski. Michalski przed bramkę. Znów bardzo blisko, tym razem Brynkus. Marej, Brynkus. Teraz akcja Krakowi dwójkowa. Kapica czy raz? Kapica. Faul na pewno. Wronka. Wronka zostawił krążek Błyszczarczykowi. Wronka, trójkowa akcja. Krakowi i Marej. To już jest ten moment, kiedy gol może bardzo dużo ważyć. Gula broni Marej. Takiego momentu, kiedy zaatakują katowiczanie, żeby też odepchnęli rywala. Pasiut! Obok bramki! Razem GKS-u Katowice. Przystawił tylko kij. Teraz se przejmuje Krakowia. Znowu dwójkowa akcja. W środku jest Kapica! Kapica obok bramki! 81 sekund do końca trzeciej tercji. Jeszcze Krakowia w ataku. Będzie szansa dla Krakowi. Marej kapitalnie broni. Trzeci odsłonie. Zdecydowanie więcej strzałów, co już widzimy. 41-29 w tym meczu. Jerzek. Łyszczarczyk. I Rac. Nagranie z jednej, z drugiej strony. Rąbkowski. Rąbkowski, okazja Mateusza Rąbkowskiego. Będzie kara na drużynę Krakowi. Rąbkowski, Pasiut, Gula, Polak, nikt nie decyduje się na strzał, teraz uderzenie, ale obok bramki Gula, wciąż Krakowia w ataku, Polak, Gula i gol i koniec! 66. minuta gry, Krakowia odrabia stratę ze swojego lodowiska, wykorzystując liczebną przewagę w dogrywce. GKS Katowice przegrywa w tej serii półfinałowej z Krakowią. Dziś 2-3, a w serii 1-2.